To twoja robota, co nie? Rahim? Anteny! Brecken mi mówił. Sygnał mamy teraz mocny jak skur... Bardzo mocny! Tak, to moja robota. Ruszam na kolejne spotkanie z Raisem. Po naszą antyzynę? Taka była umowa. Dobra robota, ziom. Pomogłeś wszystkim, a zwłaszcza Zirowi i Kamdenowi. Teraz słyszą cię bez trzasków pierwszy raz od... No chyba w ogóle pierwszy raz. Widzimy się w wieży. Nie mogę się doczekać. Wszystko stracone w jednym okamgnieniu. Słucham? Czy patrząc na mnie powiedziałbyś, oto człowiek sukcesu, przyjacielu? Nie? Nic dziwnego, ale jestem, a raczej byłem. Byłem właścicielem prawie wszystkich stacji benzynowych w Haranie. A gdy ogłosili, że odbędą się tu igrzyska, to było jakbyś wykopał skarb, jakbyś wygrał na loterii. I poszło nie tak, co? A jak myślisz? Rozejrzyj się. Haran było niezłym miejscem. Może pod pewnymi względami zacofanym, ale żyło się tu nieźle. Potem przyznano nam organizację igrzysk. Ależ nam naobiecywali. Przeciętni ludzie mieli stać się bogaci, a bogaci... No cóż, mieliśmy żyć jak króle. Nie jestem żadnym królem. Wszystkie nasze marzenia, wszystkie plany... Przepadły w mgnieniu oka. Nie chodziło tylko o dobrych przedsiębiorców. Rząd napchał nam do głów obietnic świetlanej przyszłości. Jesteś czyścicielem okien, mechanikiem sprzętu domowego, kopaczem rowów. Igrzyska zmienią twoje życie. Zmieni się cały twój świat.
No i się zmieni. Wystarczy się dobrze rozejrzeć, przyjaciel. Hej, Kane! Jeśli masz chwilę, to chciałbym połączyć cię z kimś, kto bardzo chce z tobą pogadać. Kto taki? Czy to Kyle Crane? A kto pyta? Mam na imię Troy. Przewodzę niewielkiej grupie ocalałych z Sektora Zero. Mówimy o sobie Żar. Sektor Zero jest kompletnie odcięty. Crane, zanim przywróciłeś łączność radiową, nie wiedzieliśmy nawet, czy ktokolwiek inny w mieście pozostał przy życiu. Chciałam tylko powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni. Dałeś nam nadzieję. Cieszę się, że mogłem pomóc. Jeśli my moglibyśmy jakoś pomóc tobie, Crane, po prostu nam powiedz.